Już jesteśmy na sali, zaraz będzie ogłoszenie wyroku, a tu pani z wyborczej już się instaluje tam ze swoimi mikrofonami. Obrońca zaczął swoją mowę od
nie grozi członkom koalicyjnego klubu poselskiego Lewicy, ani członkom klubu Lewicy Bydgoszcz, a nawet i ogólnie pojmowanym członkom czy sympatykom Lewicy, określenie Lewica pada na pana ust tylko raz. Podczas słów, tutaj sam zacytuję, ci ludzie Lewica nie ma prawa moralnego zabierać w tej sprawie głosu. Oni mówią to, co im pokazują wykresy, to, co im pokazują badania w społeczeństwie. I ta wypowiedź była jedynie oceną, że Lewica, tutaj pan w sumie nie określał, że tutaj chodzi o Lewicę parlamentarną, nie ma prawa moralnego zabierać głosu odnośnie dyskusji szczepień. Ta wypowiedź, której pan się odnosi do Lewicy, nie zawierała jakiegokolwiek słowa, które można by było uznać za groźbę karalną. Z tego powodu sąd pana od zarzutu z punktu trzeciego uniewinnił. Nie było już, proszę państwa, przy przyjęciu, że pana zachowanie w ogóle nie zawierało żadnej groźby, to już nie było istotne, pan Michał Wysocki to opierał, czy czuł się zagrożony pana zachowaniem, dlatego że sąd przyjął, że pana wypowiedzi brak jest znamion przestępstwa. Trzeba też przyznać, że w stosunku do Marceliny Zawiszy nie użył pan oskarżony słów, które mogłyby stanowić groźbę bezprawną, a w szczególności groźbę pozbawienia jej życia. Notabene pan nazwisko tej posłanki przywołał bezpośrednio po wypowiedzi, w której pan, opisując pewne wydarzenie z życia Wojciecha Olszewskiego, że chciał oddać krew dla swojego dziecka, pan wskazał, że pan Olszewski przecież nie musi bić z pielęgniarką, z lekarką, bo nie wypada z kobietą. Być może daje pan tutaj jednak wyraz temu, że nie akceptuje pan przemocy. W zachowaniu pana na tym, że w wieku 19 lutego też sąd nie dopatrzył się groźby wobec Marceliny Zawiszy, stąd opis czynu z punktu pierwszego aktu oskarżenia zmieniono i wyeliminowano zarówno z opisu, jak i z kwalifikacji te zachowania, które mogłyby być znamieniem czynu zarówno 119 paragrafu kodeksu karnego. Odnośnie zarzutu znieważenia pani Marceliny Zawiszy przy użyciu tego słowa wulgarnego. Sąd pewnie zauważyć, że oczywiście mamy świadomość, że co do zasady protest urzeczywistnia stan niecodziennego, nadzwyczajnego wzburzenia. I wówczas no, trudno o kurtuazję w przekazie, o elegancję. Protestujący wykorzystują często radykalny język, chcąc podkreślić swój gniew, sprzeciw, na jakąś nieakceptowalną przez nich sytuację, jak również też bezsilność, oburzenie. Taki język ma często w zamiarze protestujących budować poczucie wspólnoty, scalać, działać mobilizująco. I właśnie ich język jest używany jako wyraz swobody. Też pragnę zauważyć, że wiele osób ma poczucie dotarcia do jakiejś komunikacyjnej ściany. Nikt ich nie słucha. Słowa, jakimi się posługują, okazują się nieskuteczne, a z kolei mowa, która do nich trafia, jest im obca. I wtedy tym bardziej rodzi się pokusa zaostrzenia retoryki i ekspresji poprzez na przykład wulgaryzmy, które w zamyśle mówiącego no, zawsze są zrozumiałe i dopiero one w sposób adekwatny wyrażą zamierzone przesłanie. W tymże jednak przypadku ten wulgaryzm, którego pan oskarżony użył, był wymierzony w konkretną, nazwaną z imienia i nazwiska osobę. Wprawdzie powołał się pan, to trzeba przyznać, na słowa Wojciecha Olszewskiego i zaznaczył, że pan to cytuje, jednakże pan wykorzystuje ten cytat instrumentalnie po to, żeby Marcelinę Zawiszę znieważyć. Z całą łatwością, bez szkody dla sensu logiki pana wypowiedzi mógł pan ten wulgaryzm pominąć, jednakże pan postąpił przeciwnie, intonacją, podniesieniem głosu bardzo pan ten wulgaryzm podkreślił. Było to z całą pewnością zupełnie niepotrzebne. Szczęśliwie pan już Marcelinę Zawiszę przeprosił, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wymiarze kary, bo to oczywiście sam wziął pod uwagę. Określenie, którego pan użył wobec Marceliny Zawiszy, jest jednoznacznie wulgarne i tutaj w głębokim przekonaniu sądu nawet gdyby pan oskarżony nie godziłby się, aby używano tego określenia w stosunku do osób, które są dla pana bliskie, czy które pan darzy szacunkiem. Orzecznictwo sądu najwyższego.
uwagę nawet wtedy, gdy zacytowanie było pozorne, ale z kontekstu wynika aprobata dla znieważającej wypowiedzi. W ocenie sądu doszło do zachowania naruszającego zasadę poszanowania godności, zarówno w stosunku do Marceliny Zawiszy, jak i do Pawła Olszewskiego, bo wobec niego użył również pan oskarżony podobnego określenia i za te przestępstwa wymierzono karę grzywny. Pewnie jest tak, jak mówi obrońca, że pan Paweł Olszewski w rzeczywistości nie czuł się znieważony. Nie, on podczas swojego przesłuchania nie jeden raz wskazał, że tym określeniem znieważony się poczuł i nie uważa je za dopuszczalne. Nie można, proszę Państwa, w sposób taki prosty powiedzieć, że nic się nie stało, bo nikt nie został fizycznie pokrzywdzony, w związku z tym nie ma problemu. Chyba nikt rozumny nie twierdzi, że swoboda wypowiedzi powinna mieć charakter nieograniczony i powinna być absolutna. Oczywiście jest dyskusyjne, czy dobre imię powinno być chronione na gruncie tylko prawa cywilnego, czy również karnego, ale takie uwagi to proszę kierować do swojego posła, bo sąd prawa nie tworzy, a jedynie je stosuje. Pana zachowaniu na tym wiecu, jak już sąd wskazał, nie było gruźb, ale to zachowanie, w szczególności tutaj użyte słowa, to jest kina poselski rej, czy znajdzie się kina poselski rej później, to zdaniem sądu stanowiły pochwałę przestępstwa, które polegały na wybieraniu wpływu na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej Polskiej. I tutaj nie ma znaczenia, że Wojciech Olszewski nie został prawomocnie skazany, cały czas korzysta z zasady domniemania niewinności, albowiem chodzi w przestępstwie pochwalania przestępstwa o to, że ogólnie pochwala się zachowanie, które według polskiego prawa stanowi przestępstwo. To ma charakter abstrakcyjny, a wpływanie przemocą na czynności urzędowe Sejmu jest przestępstwem. Także sąd w niniejszym postępowaniu nie ustala winy pana Wojciecha Olszewskiego. Się zajmował sąd w innym składzie i za oczywiste mam świadomość, że pan Wojciech Olszański korzysta z zasady domniemania niewinności. Dla człowieka o choćby przeciętnej wrażliwości słowa śmierć, zabić w kontekście procedowania ustawy no brzmią szokująco. Cokolwiek byśmy nie sądzili o projektach ustaw, to zgodzimy się chyba z tym, że posłowie nie powinni podejmować swoich decyzji w strachu przed przemocą. Przytaczał pan słowa Wojciecha Olszewskiego w ocenie sądu nie po to, aby zrealizować to, co on mówi. Podobnie jak czynią dziennikarze, tutaj też mamy na sali dziennikarzy, przecież państwo relacjonują różne wydarzenia. Nie po to też, aby się od tej wypowiedzi dystansować, czy ją zwalczać, tylko w ocenie sądu po to, aby ją aprobować. Faktycznie, to też sąd zauważył, że pan próbuje zmiękcza ten przekaz, wskazując, że ten kij ma charakter symboliczny. Że jest tutaj zastosowana przenośna, ale powiedział pan też takie zdanie, że to nie jest to narzędzie, które trzymał Wojciech Olszewski, chociaż to też by się nadawało. W tym momencie wykonał pan gest takiego machnięcia kijem i tutaj, w tym momencie odniósł się pan już do tego rzeczywistego przedmiotu, który pan oskarżony w ręce trzymał. Zupełnie niepotrzebnie pan się odnosi, że ten kij jednak nie ma znaczenia symbolicznego, tak jak to pan próbuje teraz wykazać. Zdaniem sądu tutaj nie było neutralnej relacji pochwały. Za to przestępstwo pomierzono panu surowszą karę, mianowicie karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, ale zaliczono na poczet tej kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności sprawy. Zdaniem sądu te kary są adekwatne zarówno do pana winy, jak i do stopnia społecznej szkodliwości każdego z przypisanych czynów. Sąd miał na względzie, że pan na przykład w tym programie, w którym pan się odnosił do Pawła Olszewskiego, zachowywał się spokojnie. To właśnie pan jest czasami tą osobą, która próbuje tonować zachowania współprowadzącego. Sąd miał też na uwadze to, że nawet dzisiaj pan przyznał, że być może doszło do jakiejś przesady.
że nie jest pan osobą agresywną, nie jest pan osobą wulgarną w swoim życiu. I te okoliczności są również wzięte pod uwagę przy wymiarze kary, ale trzeba podkreślić, że pana zachowania miały miejsce podczas publicznego wystąpienia. Nie można ich od tak zbyć sobie milczenie i musiały się również te zachowania spotkać z odpowiednią reakcją organu ścigania na konsekwencje sądu. Pouczam, że ten wyrok jest wykonujący. W ciągu 7 dni od dzisiaj można złożyć wniosek o wydanie o sporządzenie uzasadnienia na piśmie i po otrzymaniu odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem na piśmie w ciągu kolejnych 14 dni wywieźć apelację do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku za pośrednictwem pierwszego. Czy wszystko jest dla pana skarżonego zrozumiałe? To dziękuję. Proszę salę. Zamykam. Mamy jakiś wyrok, trochę bardziej sprawiedliwy niż powiedzmy wyrok sędziego w sprawie, że tam nie ma porównania właściwie, tam niepotrzebnie, ale liczyliśmy na to, że cały czas, że jednak Marcin zostaje uwolniony od wszystkich zarzutów. Dlatego wychodzimy z sali, zaraz zobaczymy tam jak. Jest też pozytyw z tego, że wiele padło jasno, że wiele z tych zarzutów było wymyślone. Wyjdzie na zero. A suma jeszcze do tego. Nie, ale to nie ma porównania. Że nie jest agresywny. Właśnie, czemu nie w zawiasach? To jest tak niska kara. Jakie Marcinie pierwsze wrażenie? No, bycie skazanym nigdy nie jest przyjemnym wrażeniem. No, na pewno. Natomiast też ilość tych punktów, które zostały odrzucone jako niezasadne, każą mi też się zastanowić nad tym, czy naprawdę nie mam prawa do wyrażenia opinii, że ten areszt tymczasowy i te całe wcześniejsze postępowanie było stricte politycznym naciskiem na swobodę wypowiedzi i na prawo i na swobodę wyrażania się. Zawsze to podkreślałem, będę podkreślał, że dla mnie kluczowym jest prawo do swobody wypowiedzi i do swobód obywatelskich, a nie odbieranie ludziom tego prawa. Tak jest. I to, co mówiłem w przerwie przed ogłoszeniem wyroku, najważniejsze jest, aby prawo było zrozumiałe, a nie ciągle interpretowane. My, Polacy, mamy, mam nadzieję, wszyscy nadzieję, mamy prawo do życia w państwie, w którym sprawiedliwość nie jest zależna od tego, która strona ją ocenia. Jesteśmy suwerenami. W tym roku wciąż mam takie wrażenie, że jednak zależy to od tego, kto taki zarzut stawia i komu się przemieszcza. Tak, ja. Będzie apelacja składana z tego roku? No na pewno jakaś. Odmawiam panu odpowiedzi na te pytania. Na pewno jakieś. Pan się widać interesuje. Cieszę, tak. Staraj się mieć. No dobra. Do widzenia panu. Do widzenia. Dziękuję bardzo. No, na tym złamaniu. Jak to? No zobacz, ojciec, tu jest pęknięcie i popękanie jest całe. Tak.
No, dobra. Do zobaczenia. Padło jakieś pytanie, czy będziemy podnosić apelacje i tak dalej. Oczywiście Marcin odpowiedział, że odmawia odpowiedzi na to pytanie, bo wiadomo, kto to pytał o tym. Natomiast schodzimy, zjeżdżamy już i jedziemy. Tak, do domu. No, na razie. Do zobaczenia.